Cześć. Jakiś czas temu padła mi konsola Xbox 360. Zbierałem się długo, żeby do niej zajrzeć, bo analizując wiele poradników dostępnych na YouTubie, byłem coraz bardziej zniechęcony, aby to zrobić. Przede wszystkim ze względu na brak odpowiednich narzędzi i poziom skomplikowania ewentualnej naprawy. Większość znaków na niebie i ziemi wskazywało, że prawdopodobnie wymagany będzie rebalink procesora. Usługa w serwisie byłaby raczej nieopłacalna, przynajmniej na tę chwilę, gdzie sprawne egzemplarze tej konsoli można kupić już za 200-300 zł. Usterka mojej konsoli objawiała się następująco. Któregoś dnia przy rodzinnym obiedzie konsola stojąca obok telewizora w salonie nagle sama z siebie zaczęła wysuwać tackę na płyty. Było to nieregularne i chaotyczne. Po odłączeniu zasilacza i ponownym podłączeniu objawy ustały, ale okazało się, że po włączeniu konsola czasami po kilku lub kilkunastu minutach sama się wyłączała lub restartowała, aż pewnego dnia w ogóle się nie odpaliła. Zero reakcji na próbę włączenia. Konsola przeleżała sobie w takim stanie około 2 lata i przypadkiem trafiłem na filmik na YouTubie, gdzie ktoś ożywił takiego zupełnie martwego Xboxa 360. Przyczyną był uszkodzony jeden mały układ scalony, regulator napięcia 3,3 V. Rozebrałem konsolę i zrobiłem pomiary tak jak pokazane było na filmie, czyli przy wpiętej wtyczce zasilania do płyty głównej musimy w tym miejscu zmierzyć, jakie pojawią się tam napięcia. Jeżeli brakuje napięcia 3,3 V w tych dwóch punktach pomiarowych, to znaczy, że uszkodzony jest właśnie ten układ oznaczony na płycie jako U5A1. Natomiast jeżeli brakuje nam napięcia 5 V w tym punkcie, to uszkodzony jest układ U5A2. U mnie brakowało napięcia 3,3 V, więc proces naprawy konsoli powinien wyglądać dokładnie jak na tym filmie. Link umieszczam pod filmem i u góry ekranu. Do realizacji planu naprawy potrzebowałem stacji lutowniczej z hoterem, układu scalonego U5A1, topnika w żelu, plecionki miedzianej i cyny. Niestety, poza plecionką, cyną i starą lutownicą transformatorową nie posiadałem nic więcej. Moje umiejętności lutowania skończyły się na etapie końca XX wieku, gdzie wystarczyła cyna, kalafonia i lutownica kolbowa lub transformatorowa. Nigdy nie lutowałem hoterem bardzo małych elementów montowanych powierzchniowo. Stwierdziłem, że to dobry moment, aby wyposażyć swój arsenał narzędzi Majsterkowicza w stację lutowniczą. Najpierw przejrzałem Allegro i stacje, jakie mnie interesowały, oscylowały w okolicach 300 zł. Wydawało mi się to i tak dosyć atrakcyjną ceną, bo pamiętam, że parę lat temu ceny tych urządzeń były dużo wyższe, na tyle, że nie stać mnie było, aby kupić coś takiego do sporadycznego majsterkowania. Postanowiłem sprawdzić jeszcze oferty na AliExpress i znalazłem bardzo popularną i bardzo dobrze ocenianą stację lutowniczą JCD8898 Pro. Jest to następca popularnej od wielu lat stacji JCD8898. Zdecydowałem, że kupię wersję Pro, tym bardziej, że znalazłem ją w atrakcyjnej cenie wraz z wieloma dodatkami jak różne groty, dysze do hotera, odsysacz, penseta, cyna i koszulki termokurczliwe za jedyne 156 zł już z przesyłką. Oprócz lutownicy zamówiłem z AliExpress układ scalony, który zamierzałem wymienić. Za 5 sztuk z przesyłką zapłaciłem 15 zł. Szukałem tego elementu na Allegro i w innych sklepach w Polsce, ale za tę cenę kupiłbym tylko jedną sztukę. A wiadomo, że ryzyko niepowodzenia, uszkodzenia lub zgubienia takiego małego elementu przy braku doświadczenia z tego typu naprawami jest bardzo duże. Zamówione rzeczy dojechały do mnie w 7 dni. W międzyczasie zamówiłem na Allegro dwa różne topniki i z pracy pożyczyłem sobie taki zestaw okularów do prac precyzyjnych. Gdyby ktoś był zainteresowany, to linki do wszystkich zamówionych rzeczy umieszczę w opisie tego filmu. Stacja lutownicza zaskoczyła mnie swoimi niewielkimi rozmiarami. Serce i mózg całego urządzenia mieści się w obudowie o wymiarach 12x9x7 cm i wadze zaledwie 244 g. Posiada praktyczny uchwyt, który umożliwia powieszenie stacji na ścianie, np. nad blatem stołu warsztatowego, dzięki czemu nie zajmuje nam miejsca roboczego. Z przodu mamy dwa gniazda, do których podłączamy owe narzędzia do lutowania. Z boku mamy gniazdo zasilania, główny włącznik oraz dodatkowo oddzielne dwa włączniki od hotera i kolby lutowniczej. Wyświetlacz jest wyraźny i czytelny. Obsługa jest bardzo prosta i intuicyjna za pomocą pięciu przycisków.
Klawisze plus, minus pozwalają nam na regulację temperatury w zakresie od 100 do 500 stopni Celsjusza. Przytrzymując obydwa przyciski naraz, włączamy funkcję kompensacji temperatury w zakresie od minus 99 do plus 99. Krótkie wciśnięcie przycisku set pozwala nam wyregulować moc nadmuchu Hot Aira w 8 stopniach, natomiast dłuższe przytrzymanie przycisku set wyłącza grzałkę Hot Aira i po prostu dmucha, ale bez podgrzewania powietrza. Możemy też zmienić jednostkę temperatury z Celsjusza na Fahrenheit. Stacja posiada też miejsce do odkładania kolby Hot Aira, które automatycznie usypia pracę urządzenia, uprzednio schładzając grzałkę poprzez chwilowe zwiększenie mocy nadmuchu. Jak wynika z deklaracji producenta, moc lutownicy grotowej to 80 W, a Hot Aira to 750 W. Maksymalny nadmuch to 150 litrów na minutę. Obydwie lutownice bardzo szybko osiągają zadane temperatury, jak również reakcje na korekcję temperatur w górę lub w dół. Zestaw zawierał wszystkie dodatki wymienione w ofercie. Dobrze, że wybrałem tę opcję, bo bez tych dodatków stacja lutownicza kosztowała tylko niecałe 20 zł mniej, a widzę, że podstawowym zestawem końcówek do Hot Aira i jednym grotem miałbym utrudnione zadanie. Głównie ze względu na rozmiar elementu, który muszę wymienić, bo jego wielkość zbliżona jest do średnicy łebka zapałki. Próba podgrzewania dyszą o znacznie większej średnicy od tego elementu mogłaby źle wpłynąć na sąsiednie elementy. Na początek zrobiłem próbę na jakiejś płytce z elektrośmieci. Zupełnie nie wiedziałem, jakich temperatur używać. Różne poradniki znalezione w internecie nie dawały mi jednoznacznej odpowiedzi, więc zdałem się na metodę prób i błędów. Pomimo tego błędów popełniłem całkiem dużo, ale o tym za chwilę. Niecierpliwość i chęć szybkiego uzyskania efektu w postaci sprawnej konsoli kosztowała mnie około 5 godzin. Zobaczcie, jak to wszystko przebiegało. Na początek olbrzymim wyzwaniem okazało się wylutowanie uszkodzonego elementu. Podlałem układ topnikiem. Najpierw używałem zbyt niskiej temperatury, czyli około 350 stopni. Ostatecznie zwiększyłem ją do 450 stopni, ale podgrzewałem zbyt krótko i wymontowałem układ w kawałkach. Okazało się, że na polu lutowniczym pozostał największy kawałek całego elementu, czyli pad masowy. Ostatecznie udało mi się go zdjąć lutownicą grotową, rozgrzaną do około 300 stopni. Kolejnym etapem było wyczyszczenie punktów lutowniczych miedzianą plecionką. Dobrze, że posiadałem dodatkowe groty, bo tym podstawowym nie dałbym rady. Grot zmieniłem na taki o kształcie płaskiego śrubokręta. Dodałem topnika i dopiero grot rozgrzany do około 350 stopni odpowiednio rozgrzał plecionkę na tyle, że udało mi się perfekcyjnie oczyścić pola ze starej cyny. Następnym etapem było nałożenie nowej cyny. Na początku użyłem cyny załączonej do zestawu z lutownicą. Myślę, że spokojnie można wyrzucić ją od razu do śmietnika. Nie mogłem nałożyć równomiernie pięknej i błyszczącej cyny. Nie pomagało nawet zwiększanie ilości topnika. W końcu sięgnąłem po cynę ze swoich starych zapasów polskiej produkcji, która była trochę grubsza, ale praktycznie od razu ułożyła się i wyglądała tak jak należy. Zanim do tego doszedłem, że problemem jest właśnie ta chińska cyna, straciłem sporo czasu, bo musiałem kilkukrotnie ściągać cynę i nakładać nową. W końcu nadeszła długo wyczekiwana chwila, czyli wlutowanie nowego elementu. Od razu Wam powiem, że zakup 5 sztuk tych elementów był dobrym pomysłem, bo zanim proces się powiódł, zmarnowałem 3 sztuki. To znaczy, nie mam pewności, że je uszkodziłem, ale po każdej nieudanej próbie zaczynałem z nowym elementem. Pierwsze dwa mogłem przegrzać, trzeci prawdopodobnie się źle wlutował i nie miał styku w jednym punkcie, ale nie mam pewności, czy go też przypadkiem nie przegrzałem. Podczas testów napięć nie pojawiło się upragnione 3,3 V. Dostawałem już białej gorączki i zeza. Godzina była już późna, krótko przed północą i zamierzałem zakończyć tę walkę z opuszczoną głową. Odpaliłem sobie jeszcze jakiś film wielkiego elektronika, gdzie dokonywał wylutu i ponownego wlutu podobnego elementu i na spokojnie przeanalizowałem swoje błędy. Okazuje się, że w całym procesie najważniejsza jest cierpliwość i odpowiednie temperatury. Teraz krótki poradnik dla tych, którzy będą próbować zrobić to co ja, żeby nie stracić tyle czasu i nerwów. Przy każdym procesie pamiętaj o topniku. Uszkodzony fabrycznie zamontowany układ wylutuj Hot Airem temperaturą około 450 stopni, podgrzewając przez około 1 do 2 minut. Nadmuch ustawiony na około połowę. Pamiętaj, aby nie trzymać układu cały czas pęsetą, bo będzie odbierała ciepło. Pęsety użyj, jak już element będzie wystarczająco podgrzany
i chwyć go tylko samymi ostrymi końcami pensety. Starą cynę zdaj mi plecionką miedzianą, płaskim grotem rozgranym do około 320-350 stopni. Nałóż nową, dobrej jakości cynę grotem rozgrzanym do około 270-280 stopni. Nadmiar cyny zdaj mi czystym grotem podlewając topnikiem. Pamiętaj o prawidłowym ułożeniu elementu. Tam, gdzie jest kropka namalowana na płycie głównej, tam na elemencie musi być oznaczona kropka lub od spodu układu ścięcie narożnika pada masowego. Zanim położysz układ w miejsce lutowania, najpierw podgrzej to miejsce do momentu, aż cyna zacznie pływać. Hotter powinien być ustawiony na temperaturę około 350 stopni, siła nadmuchu na około połowę. Następnie połóż układ na podgrzane miejsce i nadal podgrzewaj, aż układ osiądzie. W razie potrzeby zmniejsz nadmuch. Cyna powinna lekko wypłynąć na boki i złapać się bocznych padów. Jeżeli tak się nie stanie, to można poprawić to lutownicą grotową, oczywiście uprzednio dodając topnika. Na koniec wyczyść pozostałości topnika alkoholem izopropylowym, szczoteczką do zębów i jakąś czystą szmatką. Po wykonaniu na spokojnie powyższych czynności, efekt jest następujący. Na koniec odkurzyłem i wyczyściłem konsolę. Nałożyłem nową pastę termoprzewodzącą na procesor, poskładałem wszystko i sprawdziłem, czy zadziała. Oto efekt. Mogę? No. Jest! Działa! Uważam, że czas, który poświęciłem na naprawę tej konsoli, z ekonomicznego punktu widzenia może wydawać się nieopłacalny, ale traktuję to jako dobrą lekcję, nabranie nowych umiejętności i ciekawe doświadczenie, które ostatecznie przyniosło mi ogromną satysfakcję. Przy okazji zrobiłem bardzo praktyczny test taniej stacji lutowniczej, która okazała się być świetnym produktem. Gdyby ktoś był zainteresowany zakupem, to link umieszczam pod filmem. Dodam tylko, że w tej ofercie jest 14 różnych zestawów do wyboru i w większości jest tam starszy model tej stacji lutowniczej, natomiast na 12 pozycji znajduje się dokładnie ten zestaw zakupiony przeze mnie, czyli model 8898 Pro. Pamiętajcie też przy wyborze o zaznaczeniu odpowiedniej wersji napięciowej. Jako ciekawostkę dodam, że układ, który wymieniłem, stosowany jest również w PlayStation 3 jako przetwornica 1,8 V w sekcji Wi-Fi. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Postaram się w miarę możliwości szybko na nie odpowiedzieć. Do zobaczenia. Cześć!